Państwu, witamy bardzo gorąco. Rysy przed nami, mecz o futsalowy Super Puchar Polski. Zagrają mistrz Polski, rekord Bielsko Biała i zdobywca Pucharu Polski, a więc Red Dragons w niebie. Było, że zespół pnie ustawił się dosyć mocno defensywnie, licząc głównie też na pomoc bramkarza. Co było widać, mieliśmy multum sytuacji. Mamy dużo okazji i nie strzelamy bramkarz. To jeden cel jest bardzo trudno, te wygrać jeden finał na futsalu. Popławski, popatrzmy, Popławski gol! A więc w tym momencie jest pierwsza bramka, Artur Popławski, skuteczny ostatnio. Wywołaliśmy wilka z lasu, tak, to bramka, atakował rekord pozycyjnie. Też pewną trudnością na pewno było dla Was, że de facto przez cały mecz, nie licząc dogrywki, musieliście grać bez żadnego pivota. No, jest to pewne nowum, kiedy gra się jednak od kilku sezonów, głównie w systemie 3-1. Tak, no mamy swoje problemy zdrowotne, natomiast na te problemy nie będziemy zwalać tutaj kwestię porażki, bo tak naprawdę porażkę jesteśmy winni my wszyscy, bo wykorzystanie po prostu jednej sytuacji, takiej stuprocentowej na 200% spowodowałoby, że po prostu byśmy wygrali i rozmowa w ten sposób nie miałaby dzisiaj tutaj miejsca, natomiast przegrywamy ten puchar, co nas bardzo boli, bo chcieliśmy tutaj wygrać i zacząć ten sezon z wysokiego C. Skrzypek, jest gol! 1-1, radość w zespole Red Dragons Gniewy. Tak naprawdę na własne życzenie nie wygrywamy tego pucharu, bo nie strzelamy naprawdę w bardzo klarownych sytuacjach. No i później jeden błąd powoduje to, że zespół pnie wczeka do rzutów karnych, które są loterią i wygrywa ten super puchar, no i szacunek dla nich, gratulacje.